Partnerem kanału jest jaskiniatrola.pl Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj już nie z parkingu w Poznaniu, tylko już u siebie ze studia. E, chcę dzisiaj dokończyć rekonkwistę Geratomro, tak więc zapraszam do słuchania. Choć wraz z upadkiem siedziby Magora rekonkwistę Geratomro uznano za dokonaną, los planety nadal nie był przesądzony. Mimo to reprezentant operacyjny Inkwizycji, lord Militant Wesz, zadziałał ponad powolną imperialną biurokracją, wydając serię własnych rozkazów siłom stacjonującym na planecie. Kiedy Wesz dowiedział się o obecności demonów na powierzchni, postanowił, że planetę miał czekać los świata roju Armageddon po pierwszej wojnie o tę planetę. Pozostała populacja planety, licząca około 300 milionów mieszkańców, została z miejsca ogłoszona, tra ogłoszona traitoris extremis. Po pozbawieniu ich praw obywateli Imperium zostali przesiedleni do obozów tymczasowych, co imperialnym agencjom miało dać czas na zastanowienie się nad ich dalszym losem. Ocalali żołnierze jednostek obrony planetarnej oraz ocalali mieszkańcy o doświadczeniu wojskowym, mieli dokonać żywotów w legionach karnych. Koniec końców pozostała populacja planety po odsianiu i pozbyciu się starców, ludzi ułomnych fizycznie oraz chorych została zmuszona do nawiązania z Imperium współpracy kontraktowej, na mocy której miała niewolniczo pracować w manufaktoriach na bardziej lojalnych planetach Imperium. Taki los miał czekać nie tylko przesiedlonych geratoramczyk, geratomranczyków, ale i wszystkich ich następnych pokoleń, przynajmniej do czasu, gdy pamięć o ich ojczystej planecie nie zostanie wyparta z ich legend i opowieści. Choć w normalnych okolicznościach inkwizycja zarządziłaby pranie mózgu wszystkim imperialnym gwardzistom mającym kontakt z istotami demonicznymi, pobitewne raporty brata miecza Adelharda jasno stwierdzały, że Lux Imperator wystrzelił z maksymalnej możliwej odległości i żaden z jego załogantów nie miał fizycznego prawa na dostrzeżenie choć jednego demona. Dodatkowo z uwagi na to, że załoga czołgu sama wykazała się dość wielką odwagą i odpowiedzialnością, by zabić tych ze swoich kamratów, którzy upadli pod brzemieniem wrogiego czarnoksięstwa, inkwizycja postanowiła zamknąć ten temat, nie chcąc ryzykować bezpośredniej konfrontacji z tak oddanym imperatorowi zakonem jak czarni templariusze. Po rozwiązaniu problemu populacji Geratomro planetę przeznaczono pod rekolonizację. Na mocy długich, politycznych przepychanek imperialne agencje doszły do kompromisu, zgodnie z którym prawo do osadnictwa i zarządzania planetą nadano regimentom astramilitarum z Paragonu. Pierwszym zadaniem gwardzistów w ich nowej roli władców planety było wystawienie Paragonu. Nie, to nie to. Było udzielenie pomocy pozostałym imperialnym siłom w przeprocesowaniu i w przesiedleniach, które objęły pierwotną populację planety. Biorąc pod uwagę plotki, które w ostatnich dniach przed opuszczeniem planety przez resztę imperialnych sił krążyły wokół Paragończyków, całkiem możliwe, że oryginalna nazwa planety Geratomro. Koniec końców odejdzie w zapomnienie. Całkiem możliwe, że gwardziści będą chcieli zacząć na tej ziemi nowe życie, odcinając się od okropieństw, jakich doświadczyli pod całkowicie nowym sztandarem sztandarem Nowego Paragonu. Urząd Skarbowy aprobuje to. Siła, jakiej Imperium użyło do obalenia linii Magora i odebrania jej władzy nad Geratomro, okazała się efektywnym narzędziem przy zapewnieniu sobie lojalności reszty sektora dla imperatora. Kontemplując nad przerażającym losem jednego ze swoich sąsiadów, upokorzonego i sprowadzonego do parteru, kilku gubernatorów planetarnych w sektorze, których wcześniej wywiad podejrzewał o przygotowywanie się do buntu, szybko na powrót okazało się być absolutnie lojalnymi wobec Imperium. Na przestrzeni kilku solarnych miesięcy od pacyfikacji planety oddziały recykli recyklingowe Adeptus Mechanicus przetrząsały pobojowisko pod siedzibą Magora w poszukiwaniu princeps Jolandesz i jej tytana, jednocześnie przygotowując przechwyconego zdradzieckiego tytana do resanktyfikacji i transportu. Co dość ironiczne, Misrain Tal I okazała się mieć rację. Brak kontrybucji ze strony Geratomro nie miał wielkiego wpływu na dalszy przebieg krucjaty machariańskiej, a sama rekonkwista kosztowała imperium spory wydatek i wysiłek, który szczególnie dotknął wiecznie niedożywioną imperialną marynarkę. Gubernatorka przeliczyła się jednak w najważniejszej z podjętych kwestii: żaden posterunek ludzkości, niezależnie od tego, jak niewielki i jak odległy od serca imperium by nie był, nie może odrzucać żądań boga imperatora. Odbicie Geratomro było możliwe tylko dzięki połączonym staraniom niemniej niż trzech wcześniej niezależnych grup bitewnych Astra Militarum i uzupełniających je posiłków. Grupa bitewna Geratomro powstała celem asystowania starszemu asesorowi Borowiskowi. Z uwagi na to, że, z jej, że jej głównym celem miało być urządzenie pokazu siły przed Miss Reinbuchu Ratal I, jej siły były słabo wyposażone i niezdolne do odpowiedniej reakcji na nagły wybuch buntu. To samo dotyczyło towarzyszącej grupie bitewnej floty dziesiętniczej pozostającej na orbicie. Z tych samych powodów siły regimentów Astra Militarum na okrętach nie były w pełni sił. Z siedmiu regimentów dostępnych generałowi Jonathanowi Hernowi, który w dniu wybuchu rebelii dokonał desantu na planetę, aż dwa regimenty kadjańczyków i jeden regiment jupiańskich y y y żelaznych władców nie były obsadzone nawet w 20%, podczas gdy średnia siła wszystkich siedmiu regimentów wynosiła zaledwie 47%. Czwarty regiment Jupian, oficjalnie desygnowanych jako regimenty piechoty, z samego założenia nie był nawet przeznaczony do działań frontowych z uwagi na niską jakościowo bazę technologiczną swoich fabryk i całego świata. W przededniu wojny Departamento Monitorum nakazało uzbroić Jupianczyków w bardziej zaawansowaną broń odbiegającą od standardów pola bitwy 41. milenium, jednak nie udało się im tego dokonać przed wybuchem rebelii. Oprócz Jupian i trzech osłabionych regimentów kadjańczyków, w skład sił Jonathana Herna weszły jeszcze siły piechoty z pierwszego i dzikich jeźdźców z drugiego regimentu Dranijczyków, tak, zwanego, no, tak zwanych nowo zaprzysiężonych, oraz Ogryni z 36 Auxilii. Wszystkie wyżej wymienione jednostki również były osłabione. Grupa bitewna Kalidar sprowadziła ze sobą na Gratomro niezaprzeczalnie najbardziej doświadczone siły biorące udział w rekonkwiscie. Eee, spora część żołnierzy była weteranami słynnej supresji Dentares. Do czasu rekonkwisty ta grupa bitewna z sukcesem zakończyła jeszcze jeden konflikt – wojnę kalidarską – oraz brała udział w pomniejszych operacjach na obszarze świata stołecznego pod podsektora Agricie. Jedynym nowym nabytkiem grupy bitewnej Kalidar były świeżo zrekrutowane regimenty lekkiej piechoty z Bosowaru. Choć grupa bitewna w większości składała się z regimentów z Paragonu, do dowództwo oddało, oddano rodowitemu Atraksjaninowi, kapitanowi generałowi Iszkandrianowi. Spora część regimentów tej grupy bitewnej była w pełni lub blisko pełni sił, najbardziej osłabionymi jednostkami były 121. Atraksjański Regiment Zmechanizowany w sile 37% i 322. Regiment Paragońskich Weteranów Pancernych w sile 29%. 62. 84. Regiment Piechoty był bliski pełni sił po tym, jak powstał z osłabionego w czasie supresji dentares 62. Regimentu Zmechanizowanego i osłabionego po wojnie kalidarskiej 84. Regimentu Piechoty. Paragończycy, którym bliska jest taktyka walki pancernej, szybko przywykli do nowej roli, tworząc kadrę oficerską nowego regimentu, świetnie sprawdzając się w wojnie na Geratomro. Nawet dwa regimenty legionów karnych Sawlarczyków przyłączyły się do rekonkwisty w całkiem dobrym stanie: 12 Regiment Lekkiej Piechoty 72%, a 13 Regiment Lekkiej Piechoty 57%. Dodatkowo dwie kompanie czołgów superciężkich, grupy bitewnej, weszły do wojny w pełnym składzie. Mając na podorędziu tak dobrze wyposażone siły, kapitan generał Iskandrian mógł być niemal pewny szybkiego zwycięstwa w pierwszych tygodniach wojny. Stoczywszy swoją własną kampanię na Kalidarze u boku grupy bitewnej Kalidar, czarni templariusze nie zdążyli nawet opuścić sektora, nim do ich sił dotarły wieści o wybuchu wojny domowej na Gera w tym samym czasie ich nowo mianowany czempion imperatora podzielił się ze swoimi braćmi od ręczących go wizjach związanych z tą planetą. Tak oto członkowie Krucjaty Mikaelus, czarnych templariuszy, dołączyli do trwającej wojny domowej, ostatecznie zabijając lorda chaosu, Damiena Tastuna z Legionu Dzieci Imperatora i towarzyszącego mu czempiona Slanesza. Przy pomocy Shadow Sworda, lux imperator, Czarni Templariusze zdołali zamknąć portal Osnowy i uchronić nie tylko planetę, ale i cały sektor przed pełnowymiarową inwazją demonów. Łączne siły Czarnych Templariuszy pod wodzą marszałka Michaleusa liczyły sobie 90 Astartes. Po starciach u boku grupy bitewnej Kalidar na Agricie, grupa bitewna Geratomro prawdziwie zasłużyła sobie na wsparcie w postaci pozostałych na tej planecie Tytanów. Ich niezrównana potęga miała zdecydowanie wystarczyć, by rzucić całe Geratomro na kolana. Choć jeden z nich został pokonany i jedynie tych kapłani mogą powiedzieć, czy kiedykolwiek uda się go przywrócić do służby, boskie machiny okazały się kluczowe w bitwie na polach Magora, gdzie tylko dzięki nim siłom imperium udało się pokonać tytany wroga. Dowódcą sił Adeptus Mechanicus była princeps Jolandesz z Legio Crucis, która bohatersko oddała życie w decydującej bitwie rekonkwisty. Grupa bitewna Gentus składała się w głównej mierze z paragońskich regimentów, z, drugiego, z drugiej gulemskiej siły odzyskującej, która od swojego powstania w 395 roku 41. milenium, na trzy lata przed wybuchem rebelii, z sukcesem łamie insurekcje i ruchy secesjonistyczne na licznych planetach imperium. Jej dowódcą był generał Madenheldor Lobastin, a jego siły składały się nie tylko z regimentu piechoty, ale i z regimentu potomków Tempestus, Paragońskich Czarnych Słońc, regimentu artylerii, regimentu pancernego i kompanii czołgów superciężkich. Jak wygląda podsumowanie tej całej bitwy? Straty po stronie Imperium nie są znane, jednak biorąc pod uwagę przebieg drugiej i trzeciej fazy wojny, musiały być bardzo wysokie. No, któż by się inaczej spodziewał? W pierwszej fazie wojny niemal wszystko szło po myśli Iskandriana. Miasto z portem kosmicznym zostało zdobyte w kilkanaście godzin, a przykładne ukaranie miejskich władz zapewniło mu złożenie broni przez władców największych osad w niemal całym regionie. Na tym etapie wojny wiele wskazywało na to, że konflikt zakończy się szybko. Druga faza konfliktu początkowo zaskoczyła gwardię, wróg postanowił wykorzystać swoje elitarne siły w obronie punktowej na wszystkich drogach, prowadzących do siedziby Magora. Złamanie oporu dobrze okopanej na strategicznych pozycjach Żółtej gwardii sporo imperium kosztowało. Dodatkowo, kiedy siły przeciwnika zasilili kosmiczni Maryń z chaosu, w szeregi sił imperium wstąpiło niemałe zamieszanie, niemal prawdziwy chaos. Z dnia na dzień poważnie rozciągnięte siły Imperium straciły ze sobą kontakt. Straż przednia nie wiedziała, czy straż tylna jeszcze istnieje, a straż tylna nie wiedziała, czy maszeruje naprzód ku własnej zagładzie. Nikt nie wiedział nic. Kiedy po swoim starciu z dziećmi imperatora Honor Corteina dotarł do imperialnego obozu przed siedzibą Magora, witający go żołnierz z początku nie mógł uwierzyć, że czołgistom udało się przetrwać, bowiem ich czołg został już wcześniej uznany za stracony. Dopiero z czasem siłom Imperium udało się odzyskać łączność nie tylko z resztą ocalałych sił naziemnych, ale i z okrętami na orbicie, dzięki którym mogli przygotować się do decydującego uderzenia na siedzibę wroga. Niestety siły przeciwnika zostały w międzyczasie zasilone nie tylko przez wrogi Astartes, ale i przez wrogie Tytany i okręty chaosu. Decydującą, decydująca bitwa na przedpolach siedziby Magora była najkrwawszym starciem całej wojny, a jej losy wisiały w powietrzu przynajmniej kilka razy. Dopiero unieszkodliwienie wrogich Tytanów oraz interwencja czarnych Templariuszy sprawiła, że to Imperium Ludzkości mogło ogłosić zwycięstwo i zabezpieczyć teren po złamanych siłach wroga. Ostatnie przejawy buntu słabo wyekwipowanych żołnierzy wroga w samym mieście niewiele już znaczyły, jednak nie licząc najwyżej postawionych oficerów, nikt nie zdawał sobie sprawy z prawdziwego celu misji przyznanej oddziałowi Ultra u boku czarnych Templariuszy. Dzięki zarówno dobrze przygotowanemu planowi, jak i prawej furii synów rogaladorna, Imperium udało się zapobiec demonicznej inwazji, przez którą cały sektor stanąłby przed poważnym zagrożeniem całkowitego upadku. Podsumowując, straty Imperium zwłaszcza w drugiej i trzeciej fazie konfliktu należy uznać za idące w dziesiątki tysięcy poległych, a i kilka razy tyle straumatyzowanych gwardzistów wszystkich grup bitewnych. I tyle jeśli chodzi o ten artykuł. Mam nadzieję, że jakieś figurki znajdziecie w jaskini trolla, jaskinia trolla.pl. Może znajdziecie, no na pewno, na pewno czarni templariusze tam by się znaleźli i pewnie jacyś, jacyś jeszcze e, gwardziści. Nie wiem, czy jest w ogóle jakiś, jakaś, jakieś pudełko przeznaczone na, na kampanię Geratomro, no ale pewnie jeszcze jakieś Bainblady i Shadow Swordy i jeszcze inne duże, duże boskie maszyny typu Tytany na pewno tam są. Tak więc zapraszam również do nich na stronę, a my kończymy i co? Słyszymy się pewnie za 5 sekund, bo zacznę drugi nagrywać artykuł. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć.